Vlogmas dzień 13. Dzisiaj zaczynamy od kalendarza adwentowego i pokażę Wam, co było w 11 i 12, więc tutaj był taki lakier i błyszczyk też bardzo, bardzo ładny. Ale dlaczego nie pojawiały się vlogi, to opowiem Wam za chwilę, bo najpierw muszę się ogarnąć, ale stwierdziłam, że otwieramy kalendarz. Także zobaczymy, co jest dzisiaj w 13. O, coś ładnego. Zaraz zobaczymy. Wyjmę to i Wam pokażę. Bardzo ładny cień do powiek. Bardzo ładny. Taki delikatny, jasny. Także jestem zadowolona. Powiem Wam, że już z tego duetu można coś fajnego wyczarować. Także naprawdę super. Okej, kochani, ja już się ogarnęłam, jak możecie zobaczyć. Tylko, że musiałam przejść jak najbliżej okna, bo jest straszna pogoda, jest strasznie ciemno. Widziałam, że tam kropił deszcz, także nie za fajnie na nagrywanie. I od razu chciałam Wam powiedzieć, dlaczego nie było przez dwa dni vlogmasów. Ja Wam powiem, że ja naprawdę już byłam tak zmęczona, że nie dałabym rady nagrywać. Przez ostatnie dni tak naprawdę pracowałam i gdybym jeszcze nagrywała, to byście widzieli tylko, jak wstaję i się kładę spać, bo na przykład wczoraj robiłam jeszcze takie panie paznokcie, więc no nie miałam jak nagrywać. Także stwierdziłam, że to będzie bez sensu i przez te dwa dni sobie odpocznę, a dzisiaj już mam wolne i stwierdziłam, że wracam do vlogmasów. Także przepraszam Was z góry za to, że nie było tych vlogmasów, ale teraz to nadrabiam. Na dworze pada deszcz, a ja za chwilę muszę wychodzić, bo jadę poszukać z mamą prezentu dla Daniela, także powiem Wam, że nie za fajnie. Już jestem ubrana, teraz czekam tylko, aż mama mi napisze SMS-a, że jest już na dole i czeka, i ja wychodzę i pewnie później pojadę do niej, także już stamtąd się do Was odezwę. Ja właśnie wróciłam z zakupów i powiem Wam, że nic nie kupiłam dla Daniela, bo nic mi się nie podobało. Mamie jedynie kupiłam buty pod choinkę. Tak, wiem, może to dziwne, ale znalazłam naprawdę fajne buty, także stwierdziłam, że i tak nie mam pomysłu na jej prezent, także wezmę to. I w Biedronce kupiłam takie drzewko w ślicznej doniczce z Mikołajem za 8,99, więc naprawdę niedrogo, bo jednak stwierdziłam, że nie będziemy mieli drzewka, znaczy choinki żywej, także wzięłam coś takiego. I były jeszcze te huby-buby, więc tym razem wzięłam arbuzowo, truskawkowo, jagodową. Oj, niech będzie w domu, przyda się. Za jedzenie Daniel wczoraj mi kupił jogobellę owocową. I to jest smak, już Wam mówię, pieczone jabłko. I to jest takie pyszne, kochane, po prostu nawet go o to nie prosiłam. Uwielbiam ten serek, nigdzie go ostatnio nie mogłam znaleźć. Także on stwierdził, że mi kupi. I piszę jeszcze z taką koleżanką, ale jaką dowiecie się w którymś z moich filmików, bo zamierzamy nagrać wspólnie, ale oddzielnie filmik. I myślę, że on będzie naprawdę fajny, także niebawem się pojawi. A ja teraz zabieram się za jedzenie. I on wygląda w ten sposób, że tutaj ma taki mus, a tutaj ma zwykły serek i mówię Wam, jest naprawdę przepyszny, także Wam polecam. I moja choineczka. Zaświeciłam sobie choineczkę. I tutaj te lampki na górze. I teraz chyba pooglądam jakiś film. Stwierdziłam, że mało mojej twarzy dzisiaj widzieliście we vlogu, ale jakoś tak wyszło w sumie. Jeszcze jedna prośba do Was. Jeśli możecie, polećcie mi jakiś fajny, świąteczny film na dole w opisie, bo chętnie bym coś fajnego obejrzała, a naprawdę już nie mam pomysłów. Ja właśnie przebrałam, jeszcze muszę pomalować usta. Miałam malować na czerwono, ale stwierdziłam, że dzisiaj bezbarwny błyszczyk z Lovely. I tak naprawdę ubieram się i wychodzę. Do
tak naprawdę się myć i będę się kładła spać, bo jutro rano lecę na zakupy i muszę ogarnąć dom. Także widzimy się jutro, pa pa!